Choć to najniższe góry w Polsce, ich bogactwo przyrodnicze, ale i historyczne jest bardzo obfite. Odnajdziesz tu najstarszy klasztor w Polsce, ogromne ostańce skalne, jeden z najstarszych dębów w kraju oraz unikalne gołoboża. A przede wszystkim spokój otulony pięknym płaszczem przyrody. Jesteśmy na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Wstęp jest płatny, ale my z kartą dużej rodziny weszliśmy bezpłatnie. Natomiast czeka na dole parking i ta przyjemność kosztuje 20 zł. Otwiera się tu niebieski szlak prowadzący na Łysą Górę, mający około 2 km długości. Na szczycie stoi sanktuarium Świętego Krzyża. Do świątyni można dojść również asfaltem, z parkingu w Hucie Szklanej. Długość podejścia podobna. Tutaj jest trochę trudniej, nieco bardziej stromo, ale za to przyjemniej, no i w towarzystwie tego uroczego i odważnego zarazem drozda. Po około 50 minutach spokojnego wejścia otwiera się nam piękny widok na zacne opactwo. Jesteśmy w klasztorze na Świętym Krzyżu. To jeden z najstarszych klasztorów w całej Polsce, fundacji Bolesława Krzywoustego z XII wieku. A ta część tutaj widoczna to właśnie najstarsza część. Stanęło tutaj wówczas opactwo benedyktyńskie, ponoć na miejscu kultu pogańskich bogów. Nie od razu było nazwane świętokrzyskim. Początkowo powstało pod patronatem Świętej Trójcy. Dopiero gdy Władysław Okietek przekazał zakonnikom relikwie drzewa Świętego Krzyża, pojawiła się ta nazwa. I co ciekawe, to jedyny taki przypadek, gdy konkretne miejsce nadało nazwę całemu województwu. Nieco za klasztorem warto wstąpić do Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Dominują tu wystawy przyrodnicze, opisujące bogactwo flory i fauny oraz skarby geologiczne tego regionu. Gołoboża to obszary pozbawione boru. Powstały w klimacie polodowcowym w warunkach częstych wahań temperatury powietrza poniżej 0 stopni Celsjusza, co powodowało zamarzanie wody w szczelinach skał, a w wyniku tego kruszenie się ich i osuwanie. I tak dalej. Są również sekcje poświęcone dziejom tej ziemi. Obok widać wystawę o piecach dymarkowych. To znamienne dla tego regionu, gdyż był to największe centrum barbarzyńskiej Europy, pierwotnego wytopu żelaza. Przy okazji, jeśli interesuje Cię temat, to polecamy Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego, położone u stóp Świętego Krzyża, a o którym opowiadaliśmy w poprzednim filmie. Technicznie klasztor nie leży na samym wierzchołku góry. Ten został przeznaczony na punkt widokowy. Jesteśmy na Łyscu, czyli na Świętym Krzyżu. To tutaj najpiękniej odsłania się nam gołoboże, charakterystyczny element tego regionu. Gołe od borów, tak nazwała je okoliczna ludność i tak się przyjęło. Przez ten bukowo-jodłowy piękny las zmierzamy do innej ciekawostki geologicznej. Od drogi to tylko 400 metrów żółtym i zielonym szlakiem, przyjemnym spacerkiem. Jesteśmy na Bukowej Górze, na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Charakterystycznym elementem tego szczytu, niewysokiego wierzchołka, są wychodnie piaskowców, mega starych. Oparły się wietrzeniu przez naprawdę długo, ale nie oparły się graffiti. Ludzie, ogarnijcie się trochę. Największe z tych skał osiągają 5 metrów wysokości.
Szczyty o wyniku 484 metry nad poziomem morza to najwyższy punkt pasma Klonowskiego. Jak już jesteśmy po zachodniej stronie Parku Narodowego, to wyskoczmy jeszcze w odwiedziny do pewnego staruszka. Dąb Bartek w Zagnańsku. Jedno z najstarszych, a na pewno jedno z najpopularniejszych drzew w Polsce. Liczy blisko 700 lat, choć niektórzy twierdzą, że i ponad 1000. Ma 28,5 metra wysokości. Od lat słyszy się, że jest w kiepskim stanie. Myślałam, że zostaniemy tutaj już stare, schorowane drzewo, a tak naprawdę jest niezwykle okazałe. Wykiełkował on, gdy w Polsce panował król Kazimierz Wielki. Ponoć sam Jan III Sobieski ukrył w Bartku skarby. Mówi się o flaszce wina i szabli tureckiej. Nawet jeżeli tak było, to pewno dawno ich już tam nie ma. W szczególności tego wiekowego trunku. Najwyższym szczytem najniższych gór w Polsce jest Wysica. Tak piękne kadry na nią możecie złapać z malowniczego zalewu Wilków. To dobrze zagospodarowany fragment jeziora, które graniczy z Parkiem Narodowym. Wejście na Łysicę najlepiej zacząć w Świętej Katarzynie, przy klasztorze Bernardynek. Zaraz za wejściem do Parku Narodowego jest miejsce upamiętniające pomordowanych w czasie II wojny światowej. Dowiadujemy się tutaj, że jedną z ofiar był mały chłopiec, który przyszedł do wojskowych prosić o zwrot konia zabranego jego ojcu. Dowódca kazał go natychmiast rozstrzelać. Szlak rozpoczyna się bardzo ładnie, szeroką aleją prowadzącą do źródełka i kapliczki świętego Franciszka. Dalej zaczynają się drewniane podesty, które powoli zanikają na rzecz dobrze utrzymanego traktu. Widzicie tą tabliczkę? To znak, że tu zaczyna boleć kolano. Choć mnie raczej dopiero przy powrotnej drodze. Tego nie robimy. Ktoś wypił pełną, niósł pustą, już mu się nie chciało. No teraz ja ją poniosę do góry. Ale edukacja jest ważna w tej kwestii, bo Polska jest bardzo zaśmiecona, a mi się to bardzo nie podoba. Niedaleko przed wierzchołkiem zaczynają się gołoboża. Nie tak rozległe jak na Świętym Krzyżu, ale również robiące wrażenie. Sam szczyt Łysicy nie jest bardzo widokowy, ale trzeba przyznać, że klimatyczny. W szczególności w takiej aurze. Czerwony szlak prowadzi dalej na kolejny wierzchołek. Jesteśmy na Łysicy, tak dokładnie na skale Agaty, czyli według najnowszych badań na najwyższym wierzchołku Łysicy, który jest kilkadziesiąt centymetrów wyższy tak naprawdę niż sama Łysica, która do tej pory stanowiła najwyższy wierzchołek i nadal oficjalnie go stanowi. Niestety i tu z widokami jest średnio, ale nie zawsze dla widoków się po górach wędruje. Niezbyt szerokie pejzaże, za to piękny las i cenną przyrodę oferuje Chełmowa Góra. To niewielka enklawa Parku Narodowego na północ od Nowej Słupi. Przecina ją czarny, nietrudny szlak. Króluje tutaj modrzew, a niektóre jego okazy mogą pochwalić się 300-letnią historią. A wiesz, że żyje tu blisko 90 gatunków ptaków? Pewnie żywią się tutejszymi mrówkami, bo podobno odnaleźć tu można aż 500 wielkich mrowisk. To niebywałe, biorąc pod uwagę, jak mały jest to obszar. Na koniec zaproponujemy Wam parę bardzo przyjemnych widoczków z kamieniołomu Wiśniówka. Wiemy, że leży poza Parkiem Narodowym i jest niedostępny dla spacerowiczów, ale zwyczajnie jest tutaj pięknie. Być może kiedyś zostanie udostępniony turystom. Tym samym zachęcamy do wędrowania po pięknym regionie
i zgłębiania tajemnic Świętokrzyskiego Parku Narodowego.